Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na linię zatytułowaną Modele Pojednania. Ponoć bez pamięci nie ma wolności. Dlatego wokół tych tematów będzie ta interdyscyplinarna linia oscylować, a więc wokół tematu pamięci, wokół możliwości, modeli szukania porozumień na różnych gruntach społecznych, translokalnych, międzynarodowych, sąsiedzkich. Będziemy też mówić o przykładach historii niesienia pomocy, ponieważ mamy wiele takich często nieznanych tematów, gdzie ludzie wzajemnie sobie pomagali, gdzie bez znaczenia była narodowość czy wyznanie. Więc historie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi też będą obecne w naszych rozmowach. Zaproszeni goście, eksperci z różnych krajów, z Ukrainy, z Białorusi, z Polski, z różnych miejsc, z Wielkiej Brytanii, z Armenii, będą opowiadać też o tym, jak działają w swoich społecznościach lokalnych i jakie są też pozytywne możliwości, jakie są dobre praktyki. Oczywiście sam tytuł Modele Pojednania wskazuje na to, że nie ma jednego uniwersalnego modelu. Będziemy próbować szukać nowych wyzwań, zastanawiać się nad tym, jakie są możliwości, narzędzia właśnie budowania autentycznego dialogu oraz mostów porozumienia. Tak się składa wyjątkowo, że 5. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej przypada też na 25. rocznicę uznania niepodległości przez były Związek ZSRR, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który uznał m.in. niepodległość takich krajów jak Ukraina, Armenia, Kazachstan, Białoruś, Litwa, Estonia, sama też Rosja, 15 byłych republik. Jest to dobry moment też, żeby podsumować 25-lecie szukania dróg, porozumienia, wolności w poszczególnych krajach. Jest to dobry moment nie tylko podsumowań, ale też refleksji nad obecną sytuacją, jaka dzieje się dzisiaj w tej części Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, jakie są dla nas wyznania, gdzie powinniśmy skierować wspólne siły, gdzie w edukacji nieformalnej, czy w popularyzowaniu historii, wykorzystywania też mądrego wykorzystywania świadectw, jak możemy też uprawiać dyplomację społeczną, wzmacniać edukację nieformalną u siebie, ale także w jakimś takim miejscu, które jest nasiągnięte wielkim potencjałem, a więc w takich miejscach bardzo nietypowych, nieoczekiwanych, miejscach pogranicza, stąd jeden z paneli Pamięć Pogranicza, więc nie będziemy mówić tylko o przeszłości, ale będziemy zastanawiać się nad tym, co możemy wykorzystać i jak wspólnie budować nowe miejsca, tak żeby żyło nam się lepiej. Serdecznie zapraszam.